Cześć, to znowu ja. Chciałabym tylko wam powiedzieć, że na razie żadnych zamówień nie robiłam. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, źle się po prostu czułam i byłam u taty, a tam nie ma Wi-Fi, tam jest tylko internet. A ja mam taki głupi telefon, że żeby przesłać filmik, muszę mieć Wi-Fi, ale internetu nie. Nie wiem, czym się różni Wi-Fi od internetu, ale okej. Jestem w piżamie, mam lekki katar, jak widzicie, mam dwa nowe konie. One są tylko z wymianki, czyli tak po prostu. Ją zamieniłam na Silvera. To jest klacz Andaluzy. Teensy Walking Horse Nanda. It's made in Germany i jest naprawdę bardzo piękna. To jest jeden z moich koni z chciej listy, tylko że go nie napisałam, ponieważ to jest koń mojej koleżanki, a ja się z nią co dwa tygodnie widuję, bo ona jest z mojej starej szkoły. Jak słyszycie, mam kata. I to jest czteroosobowa rodzinka tych. To jest Paris, moja duma. Też mi się bardzo podoba. No mam oczywiście piżamkę. On ma taki. Na początku on mi się nie podobał, ponieważ miał taki rozjaśniony pyszczek, a tutaj miał już takie ciemniejsze. Ale teraz już doceniłam jego maść. I on mi się bardzo podoba. Szczególnie podoba mi się, jak on tak tak. Bo tak wygląda mężnie i tak fajnie wygląda. I to jest raczej roczniak. Tak. To nie jest jednak roczniak. Daliście rację, tylko że jest takim dużym źrebakiem, bo już jest oznaczony z prawowitym już ogierkiem normalnie. Sorry, że o takich rzeczach mówię na wieczór, ale sorry. On wygląda jakby taki trochę głodzony, bo tutaj widać mu żeberka. No ale cóż. Jest śliczny. I dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za te 13 subskrypcji. Już miałam je tydzień temu, ale nie miałam czasu po prostu kiedy to zrobić. Sorry, napiję się. Jeśli byście chcieli recenzję, to śmiało piszcie. Jak widzicie, to mi się już urwało. Bo moja nieuważna kuzynka założyła to klaczy Shire Biance. Bez skojarzeń z Hobbitem. Będę mówiła Shire i trudno. I pękło po prostu, bo klacz Shire miał po prostu za duży pysk i nie założę już jej nigdy. Na niej nawet kantar się nie mieści. A może mieści? Mieści się Amiś? Nie wiem. Ale daj mi te dwa konie kolekty. I takie ogłoszenie krótkie jeszcze. Sprzedaję. Zaraz wam powiem. Ich troszeczkę odsuniemy, tak? Są to dwa konie kolekta. Zacznijmy od niego. U mnie on się nazywał Gnom. Chcę go sprzedać za 15 zł. Kosztował on 20, bez jednego grosza. Tu ma taką czarną kreskę, ale już ją miał, jak go kupiłam. Albo jak go dostałam. Ja go dostałam na urodziny. Jedyne, co mogę poprawić, to mogę mu zrobić srebrne podkowy i nie będzie widać tych czerwonych plamek. Jest to koń Apalosa Stylon. Jest made in China. Jest z 2010 roku. Jest wałaszkiem. Tutaj mu przybyła tylko taka malutka ryska, tutaj jedna i druga i tutaj czarna kropka, ale ja już go dostałam, jak miałam tą czarną kropkę. Za niego bym chciała 15 zł, nie licząc uszka jeszcze, mam trochę, ale mam nadzieję, że będą chętni. Wyślę go. Pieniądze na mojej mamy konto, które na pewno jutro podam pod jakimś filmikiem. Pod najnowszym filmikiem, tak. Co? Jest problem. Czemu? Ja chciałam. Wasi rodzice, mają wpłacić na konto mojej mamy 15 zł. Nie bójcie się, moja mama ja mi odda. YouTube. Cicho, Amiś. Sorry. Później ci założę. Kiedyś może. No, Amiś. To nie jest film. No, żeby nie trwał już tak krótko, no to jest on.
15 zł wasi rodzice wpłacą. Nie bójcie się, mama mi odda te 15 zł. Sorry. U mnie to był Oreo. Oj, przepraszam. To jest ogier Barok Pin. To mi się on bardzo podoba, ale ja nie zbieram kolekty. Nie chcę go po prostu. Nie wiem czemu. Jest tutaj taki troszeczkę porysany. Ja go tak pod... Nie, a w ciemności widać? Nie wiem. Ale tylko tutaj ma te takie srebrne dwie coś. Ogólnie to jest w stanie dobrym, a on jest takim bardzo dobrym. Nie, dobry chyba. Trochę więcej niż dobry, ale mniej niż bardzo dobry. To jest oczywiście też wałaszek. Jest z 2010 roku. Jest fryżon. Niby to jest fryz, ale to jest Barok Pinto tak naprawdę. A to jest po prostu jego taki mięsień, taka fałda jakby. No. To by było na tyle i... Aha, tutaj jeszcze coś takiego ma. Coś ma. Nieważne. I ja za niego bym chciała tak 14 zł. Bo on jest trochę bardziej poniszczony. Niestety. Ale ktoś mi kupił konia kolekta za 17 zł, który był tak poniszczony, jeszcze gorzej niż Nanda. Ale okej. Okay. Nie będę Nandy obrażać, bo ona jest piękna. Miała bardzo duże przeżycia i bardzo się troszczy o swojego paryska. O, to jest Nanda, to jest Parys, jakby co. Okej, to cześć. Dzisiaj nie będę pokazywać swojej twarzy, bo wygląda ohydnie. To by było na tyle, to cześć. Do następnego filmika i bardzo się cieszę, że Janów Podlaski ma już 130 ponad wyświetleń. Bardzo się cieszę, ale nie wiem ile lajków. Okej, dobra. Wiem, że jestem przeciwko pies, ale okej. To cześć.